Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. I dzisiaj, słuchajcie, mamy 5 maja. Jest godzina równo, no dobra, nie równo, 12:06. I ja się stęskniłam za vlogami, więc stwierdziłam, że rozpoczynamy trzeciego kwarantannowego vloga. W tym vlogu może się dość ciekawych dużo rzeczy dziać, z racji, że pierwszą ciekawą rzeczą już jest u mnie w domu. Dostałam wczoraj od rodziców niespodziankę, z racji, że 3 dni temu wbiliśmy na moim kanale 80 tysięcy i pokażę wam coś. Tak. One są takie wielkie, patrzcie na to. To jest ogromne, ale to jeszcze nie koniec. Jak myślicie, że to jest dużo, to patrzcie na to. chyba 30 balonów plus takie, no. Taką niespodziankę wczoraj dostałam. Halo? Co? Co robicie? Nagrywam vloga. Co robicie? No, także taka niespodzianka, po prostu, Jezu, to jest piękne. Dzisiaj na pewno zrobimy sobie jakąś fotkę, bo wczoraj dostałam te balony, ale no wiecie, balony nie wytrzymują jakoś długo, one są z helem, co prawda, ale balony nie wytrzymują jakoś długo, żeby były takie ładne. Dzisiaj pogoda jest taka so-so, upada, jest pochmurno, ale jakąś fotkę trzeba zrobić. Oprócz tego kolejne rzeczy, które przygotowałam na fotki. Dzisiaj mi przyszły, właśnie przed chwilą otworzyłam to. Race, tak, race. Słuchajcie, mamy 8 kolorów. Tutaj proszę bardzo, te są chyba najładniejsze, takie w moich klimatach. Mamy tutaj morski, taki niebieski, różowy, żółty, a tutaj mamy fioletowy, pomarańczowy, biały i czarny. Są w ogóle takie słodziutkie, tylko pamiętajcie, że jeżeli, wiadomo, trzeba uważać, najlepiej robić to pod opieką osoby dorosłej, bo wiadomo, mimo to, że nie są to fajerwerki, to jednak ostrożność trzeba zachować. Nie wiem, jeżeli jeszcze w tym vlogu zdążę zrobić jakąś fotkę z nimi, to wrzucę ją wam tutaj. Z balonami też, no ale ogólnie jestem mega podjarana tym wszystkim. No i co, nagrywamy sobie vloga, bo stwierdziłam, że się trochę stęskniłam za vlogami i chcę znowu do nich wrócić. Na dzisiaj na jakichś ciekawych planów nie mam, dzisiaj zostaję w domu, ale za to jutro może gdzieś pojadę z Martyną się spotkać, czy coś w tym stylu. Jeżeli spotykacie się z kimś już, jeżeli bardzo tęsknicie za tą osobą, to pamiętajcie o maseczkach i jak wchodzi do jakiegoś typu o rękawiczkach, tak. Dalej jednak jest taka sytuacja, jaka jest na świecie. Trochę ten temat ucichł, co prawda, dalej siedzimy w domach, ale trochę ten temat ucichł, ale pamiętajcie, że to nie znaczy, że to wszystko nagle zniknęło. Pamiętajcie, że to dalej się dzieje. Piję herbatkę, ja dzisiaj, słuchajcie, wstałam o 9, czyli dość wcześnie jak na mnie w kwarantannę. Znaczy, że pisałam dzisiaj sprawdzian z angielskiego. Wydaje mi się, że spokojnie poszedł. Widzę, że muszę posprzątać, ale nie będę pokazywać jakiejś kuwety, ale Aro tam sobie siedzi, je. Muszę mu posprzątać, bo ma troszkę syf. Ja mu sprzątam ogólnie co drugi dzień, czyli sprzątałam mu przedwczoraj. No, czyli dzisiaj czas posprzątać, co niaro? Dobra, no i co? To, co teraz będę robić, to w sumie nie wiem, może sobie pooglądam coś na YouTube'ku albo coś. Wciągnęłam też się ostatnio w grę w LOL'a razem z Martyną, także jeżeli są jacyś pro playerzy, to zapraszam na priv, możecie nas nauczyć, bo nie umiemy. Także co? Ja teraz będę sobie coś robić i odezwę się do was, jak będzie coś ciekawe. Moi drodzy, ja już się wyszykowałam na zdjęcia. Mam shorty z Bershki, pasek z Gucci, zwykły taki topik z Zafulk. Do tego mam, jestem pomalowana i powiem wam, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam tak mocno pomalowana przez tą kwarantannę. Co prawda nie wygląda to jakoś dobrze, ale na zdjęciach jest dobrze. Ogólnie jest tu straszny syf, ale użyłam takiej paletki Huda Beauty. To jest moja ulubiona paletka, serio. Kupiłam ją sobie, jak byłam w Miami na IF-ie i powiem wam, że jestem z niej tak dumna. Mimo to, że słyszałam kilka negatywnych opinii od moich znajomych, to powiem wam, że jestem z niej totalnie zadowolona. W ogóle jak pięknie się komponuje z tym kwiatkiem. No, bo w ogóle patrzcie, mam kwiatka. Zobaczymy, jak długo wytrzyma. Jest już u mnie tydzień. I użyłam tego cienia, co tutaj jest. On się nazywa Tickle i do tego użyłam brokatu, który jest tutaj na górze, Fantasy, i brokatu Infat. Ładet. Nie mam pojęcia, co znaczy, nie wiem, bo nie mam pojęcia, jak to się czyta, ale właśnie takich cieni. I zrobiłam już tutaj bardzo fajne zdjęcie, wrzucę wam je tutaj, bo jest naprawdę kozackie. Wygląda więcej tak, że jestem w takiej, zresztą wy widzicie, bo już się wam oświetliłam, ale jestem w takich balonach. No, także zdjęcia już zrobione, chciałam zrobić, właśnie ubrałam się tak,
cała po prostu, bo chciałam zrobić zdjęcia na dworze z tym napisem 80, ale niestety się rozpadało. Teraz jest już dobrze, ale moi rodzice zaraz wychodzą, tata idzie do pracy, mama też idzie na zakup. Moi drodzy, zmyłam już makijaż, zrobione fotki, oprócz tego miałam przed chwilą hiszpański, też się przebrałam, mam teraz sobie taką zwykłą koszulkę z Bershki i do tego zwykłe dresy, one są chyba spelene na tyłku, mają napisane Dream Girl. Przybiłam też już balony, żeby mi nie leciały nigdzie, tylko sobie tutaj siedziały. I słuchajcie, jak jesteśmy po hiszpańskim, to wydaje mi się, że czas sobie zrobić coś do przekąszenia. I ja ogólnie widziałam na TikToku u Damiana Cordasa bardzo fajny brownie, taki przepis, więc stwierdziłam, i dodatku proste, więc stwierdziłam, że zrobimy. Jeszcze tylko przejdę się przy moim pięknym napisie. Kocham go. Jezu, ta ósemka. Ósemka z przodu jest najpiękniejsza. Mam nadzieję, że kiedyś będzie ósemka z przodu i nie 4, tylko 5-0. Ale najpierw wstawimy sobie brownie. Tutaj się robi nam kąpiel wodna, a to, co będziemy rozpuszczać, to 250 g mlecznej czekolady i 50 g masła. Do osobnej miski wbijamy 2 jajka i dodajemy 100 g cukru. Ja mam akurat trzcinowy, ale może też być biały. Na blaszce rozkładamy papier, tutaj są wymieszane jajka z cukrem. A tutaj nam się już rozpuszcza czekolada z masłem, właśnie w kąpieli wodnej. Przelewamy czekoladę do jajek, następnie mieszamy porządnie na jednolitą konsystencję. Powinna wyglądać mniej więcej tak. I do tego dodajemy 80 g mąki i łyżeczkę sody. Piekarnik ustawiamy na 180 stopni i będziemy piec około 12 minut. Proszę bardzo. Na 180 stopni i taką konsystencję jak mamy tutaj, czyli tutaj jest już z mąką i w ogóle tu jest właśnie ten przepis Damiana Cordasa, taką konsystencję rozkładamy na patelni, takie duże kółka. Moi drodzy, ciasteczka jeszcze są, ale ja nie wiem, czy to są już ciasteczka, czy ciasta. Widzicie, jakie to jest wielkie? Jejku, jak to urosło. Okay, moi drodzy, a więc mamy kolejny dzień. Ja się już tutaj do was wieczorem nie odzywałam, nie miałam też zresztą nic ciekawego do powiedzenia. Mamy kolejny dzień, godzinę 13:10. Ja, słuchajcie, już jestem pomalowana, ogarnięta z racji, że jadę się spotkać po prostu z Martyną. No, także się spotkam z nią, bo dawno się nie widziałyśmy. Dzisiaj będę robić też coś ciekawego, o którym już wypytaliście, bo jakiś czas temu powiedziałam wam na Instagramie, że szykuję dla was niespodziankę, ale jeszcze nie chcę nic zdradzać, bo ja nie wiem, czy to wszystko w ogóle wypali. Jeżeli wypali, to wtedy się odezwę, ale jak nie, no to... to trudno, ale dzisiaj właśnie będę to robić. Zrobię to dzisiaj, ale jak już, to rezultaty dopiero zobaczycie gdzieś w połowie czerwca, coś takiego. Więc ta niespodzianka trochę jest dłuższa i nie wiem, czy w ogóle wyjdzie. No ale zobaczymy. Także co, ja się ubieram, bo jestem jeszcze w piżamie i będę się zbierać. Dzisiaj jest tak dość chłodno, ale świeci słońce, także... polskiego dzisiaj rano miałam sprawdzian, poprawę sprawdzianu i powiem wam, że nie liczyłam na nic innego niż na dwójkę z racji, że u nas polski jest naprawdę ciężki, pani jest bardzo wymagająca, z wcześniejszego sprawdzianu dostałam jedynkę, mimo to, że się rozpisałam chyba na 4 kartki A4 i uważałam, że dostałam no co najmniej trójkę, a dostałam jedynkę i dzisiaj, słuchajcie, poprawiłam i dostałam z niego trójkę, także jestem z siebie naprawdę zadowolona, bo mimo to, że się uczyłam wczoraj praktycznie cały dzień, to i tak jakby ciężko jest strasznie się uczyć takich rzeczy, których was praktycznie no nie interesują, bo umówmy się, ale jakieś Biblia, jacyś święci, mnie to totalnie nie interesuje. Fajnie jest poczytać o takich rzeczach i ja chcę o tym czytać i wiem, że to mi się nigdy nie przyda, ale no wiecie, o co chodzi. Wiem, że powinno się czytać na wszystkie tematy i przez to, ale kurde, wkuwanie tego na pamięć, coś, co mi się w ogóle nigdy nie przyda, to jest trochę... Hello, jestem z Martyną, jesteśmy w lesie. Nagrywasz już? Tak. Szybko? Tak. Dobra, hejka, jesteśmy już z Martyną. Jesteśmy w lesie i stawiam was, słuchajcie, na siodełku i będzie robiona sesja, tylko jeszcze muszę to wykminić. No, będziemy robić sesję z racami. Tak, co to pospala? Ty. O, może być? No, tylko ziemi nie widać. O, dobra, widać. Ej, serio, cykam się, fes. Dobra, ustawię aparat. A co jak mi to wybuchnie w rękach? To będzie odszkodowanie. A co jak umrę? To trudno, przejmę kanał. Boję się strasznie. Pojecha... najwyżej wyrzucę to tam, dobra? Szybko. I uciekamy w tamtą stronę. No nie, no nie wyrzucaj tak od razu. O! Boję się. O! Dawaj, ale ładnie. Thank you.
Myślę, że coś wyszło? Na pewno coś wyszło. Okej. Więc moi drodzy, wyglądam pięknie. Jesteśmy już z Martyną po sesji z racami, prawda? Prawda. I teraz jedziemy, słuchajcie, na wycieczkę rowerową do Miłocina, jakkolwiek to brzmi, ktokolwiek kojarzy. No ale to właśnie jedziemy. I co? I idziemy. Prawda? Tak. Nie, nieprawda. Nieprawda. Hejka, słuchajcie, ja już jestem w domu i zobaczcie, przyszła do mnie paczka długo wyczekiwana z Zaful. Zaraz będę nagrywać haul zakupowy, nie będzie on na tym odcinku, na innym. Oprócz tego przyszło coś jeszcze ciekawego, póki mi nie było. Otóż to przyszły te takie jakby kuleczki do bubble tea, czyli te bubble w tea. I mamy tutaj smak litchi, mamy smak kiwi, mamy smak mango, mamy smak truskawki i smak maliny. No i a jeszcze mamy banana. O proszę bardzo, banan jest już otwarty z racji, że nie mogłam się powstrzymać i musiałam go spróbować, bo byłam ciekawa, jak smakują takie kuleczki. Fajnie strzelają, ja uwielbiam ogólnie bubble tea. Jak w piosence taką. Mega dobre i fajne jest to, że te kuleczki nie są wcale takie słodkie, bo jadłam kiedyś jedne bubble tea, jak byłam właśnie we Wrocławiu, ale to na ice rollsach. I powiem wam, że tam było mega kwaśna lemoniada i do tego były strasznie słodkie te kuleczki, a te kuleczki są takie... Także jeśli chodzi o nowości, to takie widzę, że też mama kupiła żabki. Jezu, ja żabki uwielbiam, serio. To, co przed chwilą widzieliście, to było szykowanie imprezy urodzinowej dla mojego taty, a dzisiaj, słuchajcie, jest już 1 czerwca i ja tego vloga wstawiam tak późno, dlatego, że po prostu wcześniej była seria Top 10, wcześniej jakieś inne filmiki wstawiałam i nie było po prostu na to czasu. No a teraz zmontowałam go i stwierdziłam, że jest dość fajny, a teraz wracamy do vlogów, informuję was właśnie o tym teraz, pod koniec filmu, także ci, którzy dotrwali, będą wiedzieć, że teraz 3/4 filmów na moim kanale to głównie będą vlogi. Oczywiście będą też inne filmy, ale głównie chcę się skupić na tych vlogach, bo to jest coś, co wy lubicie oglądać, ja lubię nagrywać, lubię montować i sama też lubię oglądać. Także wydaje mi się, że vlogi to jest naprawdę spoko pomysł. No i to byłby taki pierwszy, także mam nadzieję, że widzimy się już za niedługo. Pamiętajcie, że filmy wychodzą w poniedziałek i piątek o godzinie 16, a ja już się z wami żegnam. Pamiętajcie, żeby subskrybować. Do następnego i cześć!